Kolejno, stara droga San Mac EE przedstawia świetne sceny. Jeśli pójdziesz bezpośrednio, będziesz zaskoczony piękny wygląd starej drogi San Mac EE. Jeśli pójdziesz trochę dalej, poznasz jaskinia Fox Rain Rock. Według legendy, w przeszłości, aby uniknąć lisiego deszczu, czyli nagły deszcz w lecie, mówi się, że wiele osób z niego korzystało, mijając starą drogę San Mac EE. To jest przestrzeń, gdzie może wejść jedna lub dwie osoby, aby uniknąć nagłego deszczu. Obok tego, jest strumień, spływające z górskich skał i pokazanie witalności gór. Rozpoczął się przepływ wody na szczycie góry, odgrywa bardzo ważną rolę w ekosystemie starej drogi San Mac EE. Obecnie w wielu obszarach dokonano wiele zmian. Istnieje zatem wiele obszarów, w których otaczające środowisko zostało zniszczone. Stara droga San Mac EE dobrze zachował środowisko naturalne i zachował swój poprzedni wygląd. Pokazuje nam piękne krajobrazy. Niezwykła cecha starej drogi San Mac EE jest dobra harmonia gór i jeziora. Można powiedzieć, że to wspaniałe połączenie gór i jeziora. Oferuje nam wspaniały widok. W dzisiejszych czasach dokonano wiele zmian w wielu obszarach. Istnieje zatem wiele obszarów, w których otaczające środowisko zostało zniszczone. Stara droga San Mac EE dobrze zachował środowisko naturalne i zachował swój poprzedni wygląd. Pokazuje nam piękne krajobrazy. Niezwykła cecha starej drogi San Mac EE jest dobra harmonia gór i jeziora. Można powiedzieć, że to wspaniałe połączenie gór i jeziora. Oferuje nam wspaniały widok. Znajduje się San Magi Old Road. San Malongi Gil, rodzinna wioska w wiosce Saorang, Osari, Chilsong Myon, Gousangan, Changchongbuk-do, Korea. Jest to stara droga o łącznej długości 10 ri, która łączy się z górą wieś San Mac EE. Jest to ścieżka spacerowa, która została odrestaurowana, jakby rysując po starej drodze, która pozostaje jak ślad. Ekologiczna metoda wykonywania większości starych odcinków dróg w drewniane podpory, pokłady. Nie tylko minimalizuje szkody dla środowiska i ukazuje naturalne piękno tak jak jest. Piękno gór, wody i lasów wzdłuż starej górskiej ścieżki to miejsce, które można uznać za wizytówkę Gesan. Gousangan, którego budowę ukończono na początku 1957 roku przy użyciu czysto koreańskiej technologii. Ma charakter symboliczny, stało się powodem do dumy regionu. Jeszcze cenniejszy jest teren wokół zapory, ponieważ chroni nieuszkodzony naturalny ekosystem. San Mac EE Old Road. Zbudowana wzdłuż tamy Gousan przy użyciu konstrukcji przyjaznej dla środowiska metod, wtapia się w jezioro Gesan Dam. Osoby odwiedzające San Magi Old Road mogą cieszyć się naturalnym pięknem Korei bez przeszkadzania. Każdy zakochuje się w tym miejscu. Gdziekolwiek się udasz w regionie Gousan, znajdziesz wiele dolin z orzeźwiającą bryzą, czystą wodą i zielonymi lasami. To duma, którą posiada tylko Gousan. Jest uważany za znak towarowy reprezentujący czyste Gousan. Każdy, kto był w Gousan, wie, że jest najlepsze w kraju, z czystością i naturalnym przepychem u szczytu. Każdy może to poczuć. W Gesan narodziło się kolejne znane miejsce o nazwie San Mac EE Old Road. Świeża górska bryza o zapachu krzaków spotyka się z delikatną rzeką Bryza. Jeśli pójdziesz tą ścieżką, możesz poczuć naturę taką, jaka jest. Jeśli jesteś z kochankiem, jest to otwarte. Ale staje się kursem na randkę tylko dla was dwojga, prezentowanych przez naturę. Jeśli spacerujesz z przyjaciółmi lub rodziną, twoje serce zostanie poruszone poprzez zsynchronizowane kroki. San Mac EE Old Road, jedna z głównych atrakcji turystycznych, jest znana w całym kraju.